Witam na transmisji z meczyku 6 sezonu ligi CPL Action, kolejka 9. Mam przyjemność komentować meczyk Leoni kontra BWP. I tak, Leoni gra na Bulldogu, Hawoku 12, Primo Victoria, Ariete i się trzecim. BWP grają na Hawoku 12, Primo Victoria, Atomiku i się trzecim i te trzy dwójeczce. Tak. Dobra, lecimy do góry. Ta chwilę przestoję, oczywiście my na trzech biegłościach. Gratulation, panowie. Dobra. No, tego spotkania, szczerze mówiąc, jestem ciekawy. Obydwie drużyny zeszły tydzień nie mogą uznać, czyli ósmą kolejeczkę nie mogą uznać za udaną. Coś obydwu drużynom nie pykło. Zobaczymy, jak to dzisiaj im pójdzie. Dobra, tutaj będzie pierwsze spotkanko i macanko, w sensie panowie będą się zaraz okładali. Czyżby nie, czyżby nie. No koleżanko, tak można zarobić. Długie zawahanie na szczycie to nie jest dobre. Dobra. Staniemy sobie na razie tu. Leoni bardzo wysoko podjechali. Tam czoł tylko ciężki, czyli Alfa Seb został tylko tym miejscem trzecim generalnie, a tutaj wszystko jest z przodu. No czasu tu nie jest dużo na skapowanie. Zresztą umówmy się, kapa nikt nie robi przy tym regulaminie, przy tym trybie i tak dalej, czasie gry i tak dalej. Więc tutaj panowie jakoś się zazwyczaj wyżynają. I panie, przepraszam, tu akurat też gra jedna kobieta, więc weźmy poprawni. Dobra. BWP zostały przystopowane lekko przez te właśnie takie natarczywe lajciki, kurcze. Oni dobrze wiedzą, że za lajtami coś stoi. O właśnie, czyli stoi tutaj Ariete czy Gibek, Alfa na Isisnaisie trzecim i CFOX 32 na Primo Victorii, którzy naprawdę mogą zrobić tutaj niezłą niespodziankę. Bolesną, może tak bardziej, taka forma choroby się nazywa ołowica. Dobra. No, widzę, że Ariete tutaj dostał spodzika i z trzeci również, ale to nic nie rozwiązuje. Czas upływa. No ciekawe. Troszeczkę BWP, tylko tam hałtaneki widzę, hałtaneki, znaczy dwójce troszeczkę damage'u oddał. O, tutaj przyjaźń troszeczkę kosztował, ale wyjazd bardzo fajny, bo stać to se można w kolejce po mięso, a nie kurczę, podczas gry, gdzie czas nieubłaganie. Właśnie to, co BWP ostatnio mocno lansują, czyli niezły wyjazd. Ale ten fokus im tak chyba tu lekko nie pyknął, kurczę. No właśnie, zobaczmy, co tu się dzieje. Tutaj zielony, no właśnie, doktor Manhattan poszedł w garaż. Alfa, jak się trzyma, tak się trzyma. Owszem, pójdzie za chwileczkę, ale ten wyjazd, no, no, dobra, nie, sorry, 2-1. Czyli to, aha, bo tam jeszcze został Gibek zmaltretowany w tym momencie. Ale właśnie. Hawuk robi co chce. Ale niewiele to dało, bo to mamy 3-1. No nie no, to chyba tego nie wyciągnął. Tu Prima Victoria widzę sobie wcześniej cały czas bezkarnie okładała, ale to się skończyło w tym momencie, gdyż cztery lufy do niej celują. No właśnie. Dobra, i mamy tylko HWK. Koleżanka sam 25350 i jeszcze zabrała nam biego w garaż. No nic. 4-2. Panowie zrobili tutaj lekką przyczepkę. O właśnie. Ups. No to mały peszek, jak to mówią. 57 sekund do końca. Mamy wjazd na kapa. 740 hapsa. Tam jest ile? O, tam jest 1066. No to kurczę. Tu panowie się jeszcze mocno zabunkrowali. Dobra, mają spocika. Czy lajcik dostał spota? Nie. Ale też nie strzela, więc
tu jak wyjedzie, raczej się wyświeci. Tam 34, tu 26. Także to taka, tym się nie przejmujemy. W czołgach jest mocna przewaga jednej lufy po stronie. O właśnie, tu powinniśmy już to chyba wcześniej podjechać. Dobra, niechcący się koledze jechał, to jakiemu zjechało, ale panowie akurat chcą po prostu dorwać jeszcze tego lajta. No ale to nie dziś. To nie dziś. I tak, atakujący, kto tam najlepiej nam się popisał, 1735 ma zielonka, który nam na samym końcu popełnił rytualne samobójstwo, a po stronie obrońców 1827 Primo Victoria, C Fox 32. Oczywiście w czołgach wygrali BWP, jeżeli chodzi o obronę, obronili się Leoni. Dobra. Idziemy teraz. Zmiana ról, czyli BWP będzie się broniło, a Leoni będą atakowali. No, panowie sobie już tu czołgi powybierali, ale to właśnie. Aj, moment. Kurczę, fajne było to spotkanie, podobało mi się. W zasadzie. Nie można powiedzieć, że któraś drużyna miała jakąś specjalną przewagę. Bardzo często się to zmieniało, raz jedni, raz drudzy. No, zobaczymy teraz. I tak, BWP będą się broniły, używając Prima Victoria Atomika i Sa trzeciego T32 i 50 TP, a oni będą atakowali Bulldogiem, Ariete, Isem trzecim, King Tigerem i MX-em M449 wersji HMH. Oj, sorki, nie przeciem. To nie duże są zmiany, więc raczej. BWP postawiły na medy, czyli że to one będą tą forpocztą spocąco odrzucającą przeciwnika. Tutaj mamy, lani mają bulldoga, który powinien ładnie wyspocić. Dobra, tam mamy jednych, tu mamy drugich. No właśnie, o. Dobra. A szczerze mówiąc, myślałem, że Wiktoria i Atomik jednak troszeczkę bardziej do przodu pojadą, ale dobra. Żeby się mocno zabunkrowały. Odważne, odważne, ale konieczne, konieczne. I właśnie to, i tak, oj, ładnie, zrobił spota. W samej końcówce dopiero na odjeździe, sam został wyspotowany. Więc to na bez straty. Hapsa, kurczę, koledzy się tu ładnie to udało wyspocić. Nie wszystkich, co prawda, bo część była jednak tam w dołku i to nie wyszło, ale jakiś taki pogląd sytuacji jest. No kurczę, nie znam się na takie weź, zamknięcie się w dołku. Gdyby tu panowie troszeczkę odważni, ale z krajem tu podjechali. Mogło być ciekawie, dobra i. Dobra, pierwszy strzał. Widzę tam Ebi zbiera. Sam strzelił, ale sam zebrał. Tutaj również i trzeci zebrał troszeczkę po stronie Leoni. Dobra, to takie na razie delikatne wymiany uprzejmości. Mało ważące. No teraz Leon trochę więcej, bo jakiego ładnego dinga widzieliśmy. Ponownego.
To już weszło, ale tutaj ten jest trzeci. No nie, no do tyłu, kurczę, no nie rozumiem takiego. Nie był zgąskowany, i stanie na siłę, no kolega nie zasłonił. A zobaczcie, co robią BWP. Po prostu masakryczny focus fire. Naprawdę pod tym względem to ich można podziwiać, kurczę. Praktycznie w każdym meczu pokazują właśnie, że potrafią z tego korzystać, a to jest straszna broń. O czym przekonał się Alfa Ser na przykład na ISie trzecim. Tutaj, ale za to znowu Leoni są mocno nieskuteczni. Zobaczcie, ile tam są dingów. Kurczę, nie mogę się wstrzelić, to przestawiam się, nie wiem, no coś kombinuję. Strzelanie, żeby se strzelać, to jest takie se, szczerze mówiąc. 66 do 54, 1-0 w czołgach. Przypominam, że to BWP bronią, więc mają lekki komforcik. Tam widzę, że Atomik, zielonka na atom, a przepraszam, ma zielonka na Atomiku, będzie flankował kolegów. O właśnie, i w tym momencie tam komuś sprzedał już kilka uncji ołowiu. Ponownie. No i no, pierwsza runda była taka, kurczę, troszeczkę przez ten wysoki wyjazd Leoni była mocno wyrównana. Tak tutaj, kurczę, no Leoni ewidentnie nie mają pomysłu, jak to ugryźć. Już jest 2-0. No ten wjazd był taki se, szczerze mówiąc. Wjechali, bo wjechali, ale nic poza tym. Tam Bulldog niespecjalnie chyba coś strzelasz. Później zobaczysz, zwrócę szczególną uwagę, jak on damage zrobił, ale chyba jest mocno nieskuteczny. Manhattan kończy nam teraz kolejnego przeciwnika. Także no i w tym momencie mamy 3-0. Bulldog ma 717 życia i teraz sam również powędrowała nam do garażu. Czas się kończy. Zresztą nawet gdyby się nie skończył, to i tak niewiele by to zmieniło, gdyż 4-0, no to wynik mówi sam za siebie. No w drugiej rundzie coś ich nie pyknęło tutaj na oni. Znaczy coś ich, no kilka rzeczy, ale chyba byli mocno nieskuteczni, jeżeli chodzi o strzelanie. Także spotkanie dla BWP zdecydowanie. Zresztą widać po wyniku 4-0. I mamy koniec meczyku. I to chyba szczęście dla Spartakusa, bo chyba by za chwileczkę zebrał. I tak, atakujący, no i zdecydowanie przegrani tej rundy, czyli Leoni tutaj najlepiej nam zrobił 1253. Właśnie jestem Spartakus 7-9 na Bulldogu. No to jednak coś nam postrzelał. A po stronie obrońców 1677 Mario na T3 dwójeczce. Gratulation. I ja oczywiście zapraszam, bo to jest ostatni meczyk z dzisiejszego wieczora 9. kolejki. Zapraszam za tydzień na 10. kolejeczkę.